Cześć wszystkim, z tej strony Perspico, witam was w kolejnej serii, tym razem z gry PES. PES, kilka słów na temat, jestem po skończeniu gry, ponieważ musiałem ją przejść najpierw, żeby ten. Dopiero Mezuki mnie namówił, żeby nagrać z niej Let's Playa. Co w tej grze jest takiego szczególnego? Zresztą zaraz zobaczycie. Jest to platformówka, chyba można powiedzieć. Początkowo ona wyszła na Xboxa 360, chyba tak. Jak widzicie, grafika nie jest jakaś... Nie wiadomo, jakaś super, jakaś nie wiadomo co po prostu, ale... Tu nie chodzi właśnie, wiecie, tak o grafikę, o rury. Widzicie, jest jakaś wioska, taka nasza wioska. O, dostaliśmy message'a. Fajny transport, kurde. Zobaczmy, co to zrobimy. Dear Gomez, please meet the top debil. Something very important. Okay. Czyli możemy chodzić, skakać. Taka, wiecie, najzwyklejsza w świecie platformówka. O kurde. Trochę mi się coli wylało. Kiedy muszę zacząć normalnie pić ze szklanki. O, tu dzisiaj jest specjalny dzień. Gomez style. Co to jest? Coś się pojawia i to jest sześcian. Tak, w świecie dwuwymiarowym pojawia się sześcian. O kurde. Co z tego wyniknie? Zaraz zresztą zobaczycie. Widzicie, on jest trójwymiarowy, się obraca. A ten dziadek oczywiście, wiecie, jakiś taki chamski, nie chce nam nic powiedzieć. Znajdujemy się teraz z jakiejś... To jest język ich. Oczywiście ja go zbytnio nie zagłębiałem. Zagadki związane z językiem to po prostu... za pomocą... tego, jak to się nazywa... poradnika tam, wiki tej gry. Skończyłem. Grę skończyłem ze wszystkimi sekretami, oczywiście, wiecie, tak, grę na 100% plus jeszcze takie trzy specjalne kostki. Ja zresztą zaraz zobaczycie, oczywiście, są kostkami. Wielki sześcian obdarza nas jakąś szczególną mocą. Się okazuje, że ogólnie chodzi o to, że ten świat, wszyscy wydaje mi się, że ten świat jest dwuwymiarowy, a tak naprawdę ma on trzy wymiary. I ta odczapeczka, to się chyba jest ten tytułowy PES, nie wiem, tak mi się wydaje. Umożliwi, da nam pewną specjalną moc. Oczywiście, za pierwszym razem, ale zresztą zaraz zobaczycie, o co chodzi. Dostaliśmy czapeczkę. Widzicie, co się dzieje? Możemy obracać. Tutaj to zbytnio tak nie widać. Ale stało się coś, że ten wielki sześcian, który zleciał, kurde, czy to będzie koniec świata? Co się dzieje? Kurde, gra się coś crashuje. Co się stało właśnie? Nie, to nie jest restart komputera. Oni w tym, albo konsoli, zależy na czym kto grał, kto, albo będzie grał. Grę naprawdę polecam. Tylko po prostu to jest jakby ponowne rozpoczęcie, że niby się wydaje, że to wszystko od nowa, a tak naprawdę to jest element gry. Widzicie, nie ma tam start game ani nic, tylko od razu przynosi nas do naszego pokoju. I tutaj już budzimy się z tym pezem. I tutaj pojawia się największy bajer tej gry, a mianowicie, patrzcie. Możemy obracać czterech kierunkach świat, cały. Cały świat się obraca, gdy my stoimy w miejscu. Na pewno poskoczę. Widzicie, się obracam. On wisi w miejscu, ale to świat się obraca. I to stwarza po prostu. Widzicie, świat w ogóle to jest wszystko trójwymiarowe. Ale my widzimy to wszystko w dwóch wymiarach. Cała, ale to calutka zabawa w tej grze
polega na tym, że tutaj się pojawia coś. Okazuje się, że coś pod tą wioską jest. Się okazuje, że ten wielki hexagon, chyba tak to było, się rozleciał i po prostu my mamy jego części. I tutaj zaczyna się... Dobra. Zaczyna się cały urok tej gry. Widzicie, widzimy znowu tylko jedną stronę tej gry. Znaczy wiosk. Ale widzicie, możemy sobie chodzić naokoło i obracać. Pokazane jest tutaj. Wyląduję tutaj. Obrócę, znowu jestem tutaj. To po prostu wam powiem, że to jest świetne. Świetne jest po prostu zabawa tak obracaniem tymi... Widzicie? I byłem z tyłu, no spadłem. Wow. Ale widzicie, ja po prostu mogę sobie być z tyłu, mogę normalnie tak tutaj, to tu wleść i jestem z tyłu. Ale stanę tutaj, to już jestem po tej stronie. Tak powiem wam, że to jest świetna zabawa. Odcinki będę robił, starał się po 20 minut. O, widzicie, tam jest skrzynia, mogę przejść. To jest kolejna zabawa, o. Widzicie, już jestem w pokoju ze skrzynią. Kurde, how cool is that, można aż powiedzieć. To jest skrzynia. W skrzyniach znajdują się klucze, które służą do otwierania zamkniętych drzwi oraz mapy skarbu, które nam pomagają i pewne sekrety odkrywać. Zresztą zobaczycie. Zobaczmy, czy jeszcze z tej strony to jest. Nie mam. Dziękuję na kolejny po. O! Widzieliście, jak się sfrajerowałem teraz? Obróciłem w tym momencie i spadłem na drzewo. O, i te drzwi zamknięte, to jest kolejna. A Findek wspominał, że te drzwi są pozamykane. Tu znajdziemy pierwszą mapę skarbu. Tu jak widzicie... Czacha, tu chodzi o to, że jest ten... pierwszy sekret. Ale może właśnie... Nie wiem, jak to robić. Chcecie, żebym po prostu od razu wszystkie sekrety zbierał, czy... Nie, bo chodzi o to, że... Na tych... Albo będę po prostu, wiecie, tak... To jest pierwsza taka główna lokacja. I całkowicie tak... Całkowicie, więc po prostu... Zobaczę po prostu, jaki był kod do tego i tak dalej. Bo chodzi o to, że na tych karteczkach... Są narysowane jakieś różne rzeczy. To jest kod, którego się potem nauczymy. Ale potrzeba nam jeszcze możliwość widzenia z pierwszej osoby, aby móc odczytać wszystkie kartki, bo tu jeszcze tak widzicie na przykład to, o, ten kwadrat, to jest skok, ale tam coś jeszcze przy tym jest. To jest liczenie. A ty system liczbowy, od 1 do 10 chyba. Patrzmy. To jest... Oczywiście są miejsca, w których ja po prostu będę używał tego solutiona, bo to trzeba mieć pada, który wibruje. Zobaczycie, o co z tym chodzi. I kod jest typa. Góra, obrót w prawo, lewo, skok. Prawo, obrót w lewo, do, obrót w prawo. Nie? Tak. Aj, znowu spapałem. Góra, prawo, lewo, skok, prawo, skok, tak. Tak, prawo, lewo, skok, prawo, lewo, prawo. O, widzicie? Wklepiemy taki odpowiedni kod, pojawia się kostka. W tym wypadku jest to antykostka. Kostek, jak i antykostek, jest 32. Antykostki głównie za różne, najróżniejsze sekrety możemy tutaj znaleźć. A, jeszcze nie wiem. Ale wiecie, po prostu do tej lokacji nie będziemy już w ogóle wracać, dlatego ją chcę... za pierwszym razem tak całkowicie obadać po prostu. Kolejne lokacje, jak będą takie zagadki z widokiem z pierwszej osoby, sądzę, że po prostu będę... Nie będę ukrywał, będę zostawiał sobie na kiedy indziej. Raczej, jak zdobędę możliwość tego, bo jest możliwość widzenia z pierwszej osoby i ona jest potrzebna do kilkunastu zagadek. Co mi powiesz?
Ojej, przepraszam was za to, ale gra wymaga czasami, żeby ten. Tu widzicie, widać cztery drzewa remasowane. Muszę zapamiętać, że chodzi o to. Za pierwszym razem nie wiedziałem, o co chodzi, dopiero potem się skapnąłem. I te sowy są bardzo związane z jednym z sekretów. Będę wam na razie zdradzał, powiem, że wam strasznie długo się nad tym głowiłem, o co z tym chodzi ten. Ale w tej grze praktycznie nie ma nic, co by jakoś nie ten nie wskazywało na coś. Tylko skurczę. Kolejne drzwi, kolejna skrzynia, tam kolejna kostka leży, którą jeszcze nie zebrałem. Mamy kolejną kostkę. Mamy trzy. Trzy małe, 8 małych wchodzi na jedną. Spoiler, widzicie jak to. Kurde, powiem wam, że to tak oglądać to może jest jedno, ale samemu zagrać, samemu pobawić się tak, to obracanie, to. Mówię wam, to jest niebo a ziemia. O, dostaliśmy kolejny klucz. Ale wracamy do tego. Tu jeszcze nie było. Oczywiście lokacja, w której byliśmy, to są, jak są drzwi otwarte, to widać po prostu taki malutki, o, wam pokażę. Takie oto, jest taki malutki zarys lokacji. To nam to bardzo, ale to bardzo pomaga. Te kurde. Ale wam powiem, że to samo obracanie takie, że widzicie, lodówkę z tyłu mogę zobaczyć, to po prostu piękne. To jest takie świetne, tak mi się podoba. O, kolejna kostka. Jeszcze 7 mam, jeszcze to. Na przykład nie mogę wskoczyć, bo widzicie, to mi prowadzi w kostkę. A ja sobie wezmę, obrócę i ląduję po tej stronie, gdzie to jest po tej. How. Jakie to jest świetne, jak to się po angielsku mówi. How cool is that? I zebraliśmy naszą pierwszą pełną kostkę, których jest 32. Tak samo jak jest antykostek, też 32. Dobra, opsa. Chyba wszystko tutaj zebrałem, zaraz zobaczę. Widzicie, otwieramy drzwi. Drzwi wymagają jednej kostki. Dzięki czemu mogę wyjść poza wioskę, czyli wszyscy myśleli, że jest tylko wioska. Pokażę wam w ogóle mapę. Mapa też jest. Też jest jakiś sekret jeszcze. O! Po niego, pozwolicie, że się po niego wrócę. Tu mi tłumaczę ogólnie na mapę, że mogę ten. Ale zauważyłem, że tam jeszcze jeden sekret mi odbił. Tak. Tam wrócić. Wolę, wiecie, bo wiecie, chcę tak naprawdę mieć. Od razu całą wioskę zrobioną, bo do wioski się tak naprawdę nie będzie wracał tylko na New Game Plus. Ale to zobaczycie za gdzieś tam odcinku, znaczy mi pójdzie. Ja spadłem. Obróć pierwszy. Tutaj było? Tak. Coś jeszcze tutaj jest? Nie. Też ja to wszystko wybrałem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Pierwszy raz? Tutaj mam drugi. Dobra, to tak, będę idzie. Mouse, za ten nie wylazłem, nie wiem czemu. Nie okej, okay. Zobaczysz, bo na chodzi. Powiem wam, że nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Hmm.
Właśnie, kurde. To jest jakiś sekret, ale nie mam pojęcia jaki tak naprawdę. O co? Monocykle, lary, stare, kurde, o co chodzi? Wypadłem poza świat? O tym nie wiedziałem, aby. Jakie coś można. Dobra, może tutaj jednak zatrzymam nagrywanie i wrócę tutaj, będę wiedział, o co tutaj chodzi. Więc zaraz. Okej, niby tu coś chodzi o ten. O. Coś z czapką, ale nie wiem, o co chodzi. Powiem wam, że nie wiem, o co tutaj chodzi. Tutaj jest związane. A, rozumiem już. Patrzcie. Chodzi prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo. Lewo, prawo. Chodzi o to te no, czapki. Kurde, ale to jest świetne. Powiem wam, że ja musiałam spojrzeć na wiki w tym wypadku. Ale to jest świetne. Kurde. Nie miałem pojęcia, że to tak jest. Pierwszym razem jakoś klikałem na hama, jak widzicie, jesteśmy. To już mamy wszystko ten wyczyszczone. Tutaj mogę sobie przybliżyć, mogę sobie oddalić, żeby zobaczyć całą mapę. I nam pokazuje, że mamy sekret. Oraz zwykłe kostki. Na przykład widzicie, ja tu, o, tak ładna się wspina. Mogę sobie po prostu obrócić. Obrócić i się wspiąć. Normalnie. Tak? O, widzicie na przykład tutaj. Tutaj nie doskoczę, ale mogę sobie obrócić, gdzie normalnie doskoczę. Jakie to jest świetne. O, nie. To jest takie, widzicie, zabawa, całe to obracanie. Kurczę, wolę. O. Co? Tu muszę doskoczyć. Tu sobie obróć obsa. O. O. Tutaj. Jeszcze tylko sekret. Odkrycie. I mamy kolejną kostkę. Już czwartą. Łącznie liczą. 4. Aha, no oczywiście to zagina trochę fabułę, bo. No jak widzicie, wszystko tu już odkryliśmy. Jesteśmy w jakimś ważnym miejscu. Drzwi z 4 kostkami, z 8 i 16. Sądzę, że najpierw zobaczę, dokąd prowadziły te drzwi. Zobaczcie, że mam już 4 kostki. Jak się nie mylę, on to prowadzi do antycznego miasta. Nie, to jest jakieś miejsce opuszczone, gdzie jak widzicie. Mamy 5 roomów. Widzicie, z głównego pokoju możemy iść w 4 różne miejsca. Do góry, w prawo i tam. To wymaga na przykład 4 kostek. Ale tym już tą lokacją zajmiemy się w kolejnym odcinku. I wyruszymy może na poszukiwanie kolejnych ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że gra się wam podoba. Tak samo jak się wam podobał. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, jak wam się podoba.